Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam was moi drodzy w kolejnej recenzji okrętu premium i tym razem zajmiemy się francuskim pancernikiem tieru 8, czyli Flandre, czy tam Flandria, jak kto woli. To jest pancernik taki, powiem wam, konwencjonalny. Tutaj żadnych fajerwerków nie ma. Nie ma żadnych dodatkowych bajerów. Spójrzcie sobie tutaj. Materiał eksploatacyjny mamy tylko grupę naprawczą i grupę naprawczo-ratunkową. Nic więcej. Żadnych dopałek, boostów do reloadu, radarów z hydrorozbicia nie mamy nic. Nie mamy torped. To jest po prostu zwykły, przyzwoity pancernik. Jeżeli chodzi o build kapitański, to jak widać, ekspert w ładowaniu, obrót dział, adrenalina, skrócenie czasu działania pożarów, dead eye, ekspert kamuflażu i przeciwdziałanie pożarom. Tak wygląda kapitan. Czyli to jest typowy survival. Nie ma tu żadnych udziwnień. Szmatki, jak widać, założone w takiej konfiguracji, czyli no, każdy wie, co jest, która jest do czego, także nie będę już tu się rozdrabniał. Sigma na okręcie wynosi 1,8. Maksymalny rozrzut to jest 220 metrów. Zasięg 20 km. I to jest chyba największa różnica, jeżeli weźmiemy sobie pod lupę Flandrię, Gasconię i Szampanię. Tutaj ten zasięg. Tutaj jest najmniejszy zasięg z tych trzech okrętów. Długość, znaczy czas przeładowania to 33 sekundy, to jest sporo. Ale te działa wydają się naprawdę bardzo, bardzo celne. Aż dziwne, że to jest Sigma 1.8. Może ten Dead Eye trochę poprawia sytuację. Wykrywalność okrętu w takim buildzie to jest 12.7, także przyzwoity kamuflaż. Z powietrza to jest prawie 10 km. Prędkość maksymalna 35,2 węzła, promień skrętu 910 i czas przestawienia steru 16 sekund. Także takie mamy mniej więcej parametry, jeżeli chodzi o okręt. A teraz przejdziemy sobie do omówienia tego, jak się tym gra i jak tym grać, żeby w miarę sensownie i czy warto go kupić. Także zapraszam was na krótką bitwę. I tak jak wspomniałem wam na początku, ten okręt to jest po prostu konwencjonalny pancernik. Gdybym chciał wam tutaj nakreślić jakieś jego unikalne cechy, no to on takich cech nie posiada. To jest po prostu zwykły, przyzwoity pancernik, który w miarę celnie i mocno bije, jest w stanie co nieco wytrzymać. Pelotka jest na tyle przyzwoita, że no ósemki jak nas atakują, to muszą przemyśleć to, co robią, a szóstki będziemy raczej w większości przypadków mielić te samoloty im, także szóstki nam dużej krzywdy nie będą robiły. Ostatnio widzę, że modne jest dawanie pancernikom reloadu powyżej 30 sekund i tu mamy tego przykład, 33 sekundki, także dosyć długo. Konfiguracja artylerii. Tak jak wspomniałem, mamy trzy francuskie pancerniki premium na tierze 8. Tutaj pięknie ostrzelana wyspa, nie miała szansy tego wyminąć. Mamy trzy pancerniki premium na tierze 8 i mamy konfigurację albo 2x4 na Gasconii, jedna wieża z przodu, druga z tyłu, albo 2x3 na Szampanii, która moim zdaniem totalnie odstaje od reszty konkurencji. Tutaj jest strasznym szrotem ten okręt, także tamtego nie polecam z miejsca. A tutaj historia będzie podobna jak do Gasconii. To są te same działa, które mamy na Ryśku, z tym, że tutaj mamy nie 8, a 9 rur, no ale to, że jedna wieża jest z tyłu, troszeczkę tutaj wpływa na to, że musimy czasem tej burty trochę odsłonić, bo może się okazać, że raptem brakuje tej siły ognia, ale jak odsłaniamy większą część kadłuba, no to jesteśmy bardziej podatni na ostrzał jakiś tam, który może nam trafić z tadele. Jeżeli chodzi o wartości penetracji, to jest identyko wszystko co na Ryśku i to co na Gasconii, także tu się artyleria nie różni niczym poza konfiguracją i czasem przeładowania, no i zasięgiem. Także jeżeli chodzi o takie parametry balistyczne i osiągi tych pocisków, to tak, to tu się to nie różni, ale zasięg i reload to jest już różnica. Czy przydałoby się tutaj coś więcej zamontować na tym okręcie? Jakieś dodatkowe bajery? Myślę, że tak, że jakoś by to uatrakcyjniło rozrywkę. W tej chwili to jest pancernik, który zupełnie nie odstaje od pancerników francuskich drzewkowych, także jeżeli chcecie okręt do grindowania kapitanów, czy też robicie sobie jakąś inną francuską linię, to ten myślę, że będzie ok. Jak wam się raptem przyśni zrobić francuskie pancerniki, no to macie kapitana gotowego, bo tutaj nic nie trzeba będzie zmieniać. Co dalej? Moim zdaniem, tak odczułem grając tym okrętem, prędkość maksymalna jest spoko, ale problemem jest tutaj to, że ten okręt jakoś wydaje mi się, że wolno przyspiesza. To jest jakoś tak odczuwalne dosyć mocno.
czy ja bym sobie ten okręt kupił? Teraz pojawia się pytanie. No, zależy do czego. Gdybym chciał, tak jak mówię, mieć jakiś okręt do grindowania francuskich kapitanów, to tak, ale gdybym chciał sobie kupić okręt, który będzie mi jakoś tam niespotykaną frajdę sprawiał z grania, czy nie wiem, może bitwy będą krótkie, ale jakoś tam mocno intensywne, no to chyba nie. Nie mogę powiedzieć, że to jest okręt zły, bo on jest naprawdę przyzwoity, nie ma się do czego przyczepić, mogę nawet zaryzykować stwierdzenie, że jest dobrze zbalansowany. Ale Wargaming w artykule na temat tego okrętu gdzieś tam na swojej stronie zaznaczył nam, że statystyki tego okrętu mogą ulec zmianie. Na chwilę nagrywania tego materiału o żadnych zmianach nie słyszałem, ale jakie się mogą pojawić, tego również nie wiem. Może się raptem okazać, że jest zbyt mocny lub zbyt słaby dla niektórych. No i wtedy coś może być tutaj pozmieniane w balansie okrętu. Ale w tej chwili wydaje mi się, że on jest optymalnie zbalansowany. Także przyzwoity pancernik, który jest w stanie co nieco wytankować, jest w stanie co nieco z samolotów zestrzelić i jest też jako tako sensownie w stanie się komuś tam odpłacić, jeżeli chodzi o jakieś kwestie ofensywne. Sekundarka, jak widzicie, bije na 8 km, także można się tu bawić w wydłużanie tego, ale przy czym no, nie polecam robić okrętów pod sekundarkę, bo wiadomo, ta sekundarka nie jest zbyt celna, nawet ulepszona na full, także to jest, wydaje mi się, taki trochę słaby deal, kiedy rezygnujemy z wielu perków, które wydłużają nam żywotność, na przykład skracają czas pożarów, czyli ryzyko na ich wybuch, na korzyść perków na sekundarkę, bo ona aż tak mocno nie da, nie będzie odczuwalna ta różnica w tym, że mamy te perki, czy nie mamy. Także wydaje mi się, że buildy sekundarkowe to już jest przeszłość w tym momencie. No chyba, że ktoś lubi patrzeć, jak to sobie lata do wody pada, no to okej, ale efektów to za dużo przynosić nam niestety nie będzie już. Z Deadeye'em ten okręt jest naprawdę celny, chociaż często zdarza się też tak, że po prostu nie wiem, czy to jest celność samego okrętu, czy też wpływ perka na to, jak się tutaj strzela, ale powiem wam, że bitwy, które na nim zagrałem, nie były jakąś męczarnią. Na początku, jak rzucało na dziesiątki, dużo dziesiątek, które no, zasięgiem mnie trochę wykańczały, to był problem, ale jak odpowiednio zagramy, odpowiednio się ustawimy na mapie, mamy w co strzelać, mamy jakieś tam wsparcie, no to możemy się fajnie pobawić. No i jeszcze wrócę do pytania, czy ja bym ten okręt sobie kupił? Jeżeli nie macie absolutnie nic, żadnych okrętów premium, to to jest rozsądny kandydat. To jest dobry okręt, który no, dupy nie urywa, ale też was nie zawiedzie w jakichś tam dziwnych sytuacjach. Także przyzwoita jednostka, której ani nie mogę wam jakoś szczególnie polecić, ani nie mogę jej odradzić, bo no, naprawdę gra się tym przyzwoicie. To będzie słowo dnia dzisiaj. Gdyby tu mu dołożyć jakieś hydro, rozbicie, no nie wiem, radaru, to tylko Missouri ma radar z pancerników, nie wiem, co tam można by dołożyć. Jakbym miał torpedy, to w ogóle byłby bajka, ale wydaje mi się, że gdybym miał go oceniać, to takie 6 na 10, 6,5 może nawet. O, piękna salwa wchodzi tutaj w płynącą sobie bokiem Montanę, totalna wyjebka, gościu dostał prawie 20 tysięcy z jednej salwy i spójrzcie, co robi dalej. Nie robi nic, patrzy do przodu, tam ma drugą Montanę i z tyłu jest jeszcze Atago. Także gdyby ktoś mnie zapytał, czy ten okręt kupić, no ciężko mi jest jednoznacznie odpowiedzieć. Można go kupić, bo to jest naprawdę przyzwoita, jak już wspomniałem, jednostka, ale też nie ma tu jakichś fajerwerków, także gameplayowo nie różni się od okrętów drzewkowych. Z jednej strony to jest dobrze, bo jeżeli taki okręt miałby nam służyć do przeszkolenia kapitana, no to tutaj nie musimy żadnych perków zmieniać. Tak na przykład jak mamy sobie, robimy linię do Desa, a kupujemy sobie Atlantę, nie? No to już wtedy perki musimy trochę inaczej rozkładać, bo to nam się nie będzie jakoś tam grało w tym pływaniu. Ale tutaj mamy ten sam build, który będzie w większości na pancernikach francuskich, także spokojnie można sobie tutaj ten okręt polecić do grindowania kapitanów. Także no, jeżeli chodzi o cenę, to daję mu takie, no, 6 na 10. To jest przyzwoita jednostka. Nie ma jakichś tam bardzo złych elementów w tym okręcie, ale nie ma też jakichś tam wybitnie dobrych, które czyniłyby jakimś tam OP czy przegiętym. To jest po prostu dobrze zbalansowany, dobrze zrobiony okręt. Takich premek potrzeba nam jak najwięcej.
żeby ta gra trzymała się kupy, bo jak wchodzi sobie taki Smoleńsk, no to jest trochę już nieładnie. Więc chyba w tym materiale to jest wszystko, bitwa zaraz dobiegnie końca. Jeżeli chcecie kupić, kupcie, nie będziecie żałować, ale nie spodziewajcie się nie wiadomo czego. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia i na razie.